Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mieli okazję przetestować kolejny nóż od Kamaza. Dzięki serdecznie za podesłanie noża do testów. A dzisiaj omówimy nóż od Cieślaka. W takiej fajnej, skórzanej pochewce. Od Darka. U Darka możecie sobie najróżniejsze pochwy zamówić. Ma naprawdę mega talent. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak taka pochewka została wykonana. No super, super. Bardzo klimatyczna, ale może teraz o samym nożu najpierw. Jest to nóż Imperator, który już po samej nazwie budzi grozę. No i jest ciężki, ciężki kawałek stali, bo waży ponad 650 gram. Szerokość głowni to jest 7 mm. No jest duży. Jest duży, szeroki. Krawędź, cały nóż ma ogólnie 37 cm. Krawędź tnąca 22 cm. I szlif mamy wysoki, płaski. I wykonany został ze stali D2. Rękojeść drewno. Nie wiem, ale wydaje mi się tak mniej więcej na oko, nie wziąłem miarki. Rękojeść ma może nieco ponad 15 cm, co daje nam taki pewny chwyt i wygodnie leży w ręku. Tak jest moje pierwsze wrażenie co do noża. No, nóż został wykonany w bardzo klimatycznym stylu takim, można powiedzieć, jeśli ktoś oglądał film Spartakusa, to właśnie w stylu takim gladiatorskim. Mega, mega fajnie, fajnie wykonany. To drewno też wkomponowane bardzo ładnie do pochewki. Dobra, to Wam może pokażę z bliska ten nóż i przejdziemy do jakiegoś testu. Coś tu zaraz wymyślę, jestem u siebie na miejscówce, to wiem. Nie brakuje mi tu materiałów do przetestowania go. No można powiedzieć, to jest nóż survivalowy. Jest ciężki, to już jest w sumie nawet cięższy niż niejakie toporki lekkie. No ale budzi grozę. Tak wygląda nasz Imperator w pochewce. Oczywiście Cieślak robił inną pochewkę. Tą pochewkę wykonał Darek. Możecie u niego sobie takie pochewki zamówić. No ma talent. Mega. Sami zobaczcie, jak została wykonana. Ale co jeszcze? Ta pochewka jest zrobiona jednocześnie z panelem udowym. Przypinamy go do nogi. Jest nóż na tyle długi, że bez problemu go będziemy mogli tak przenosić. No i co nam to da? Oczywiście da nam komfort, nie będzie latał, skakał, no bo jest ciężki, jest, nie będzie wygodny w przenoszeniu, ale taki właśnie pasek do panelu udowego rozwiąże to. Zaraz go założę, Wam pokażę. Ale jeszcze krzesiwo mamy. Zaraz będziemy patrzeć, jak krzesiwo daje iskry, jak się nóż zachowuje przy takiej pracy. No i co? I wyciągamy naszego Imperatora. Spartakus by był zazdrosny, jakby miał taki nóż. O. Tak jest wykonany. Ciężki kawałek stali. Imperator, tutaj mamy wgrawerowane no i tak się prezentuje. Tu mamy takiego laniarda. No się przyda, na pewno się przyda.
Ten namiot i zaraz. Zaraz go wrzucimy na testy. Tu jestem u siebie na miejscówce. Jak widzicie, materiałów do przetestowania nie brakuje. Kawę mocną wypiłem. No to zabieramy się do roboty. Zobaczcie, niech się prezentuje pochewka od Darka. Pozdrawiam Darek serdecznie. No to jest pochwa jednocześnie już zbudowana z panelem udowym. Tak się prezentuje przy nodze. No wygodnie leży, bo przede wszystkim nóż jest wielki. Zobaczcie, no do kolana mi sięga. No i podczas marszu będzie się obijał. No nie będzie to za wygodne i wręcz bym powiedział, że wkurzające. No i mamy właśnie taki panel ludowy, żeby siedział twardo przy nodze. No i przede wszystkim, jaka jest zaleta takiego panelu ludowego? Umożliwia nam bardzo szybkie wyciągnięcie noża w razie potrzeby. A jak mamy go przy pasku, no to wiadomo, zanim podciągniemy bluzę, zanim to, no to sami wiecie, ile może takie coś trwać. No a tu po prostu idzie to bardzo szybko. Tu mamy taką łatę. Trochę nim porąbiemy. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. No, robi robot. Przy rąbaniu. Mamy jeszcze jedną. No można powiedzieć, że praca idzie przyjemnie, no jak toporkiem. No
dobra, teraz trochę strugamy kukiełek tym nożem. Dobra, udało mi się trochę nastrugać. No co prawda, szczerze, nie jest za komfortowa praca, bo jest, no ja nie oszukujmy się, jest ciężki nóż, ale znalazłem na to sposób. Obu rącz go złapałem, robiłem jak, podobnie jak strugiem i w miarę komfortowo szło. Tu mamy drzewo wierzbowe, to zaraz go już tu nie będzie. Nasz imperator się zabiera do roboty. No, tego się nie spodziewałem. Spadło, ale trudno. Siadał i grał mi go teraz. Leżącego to jedzie. O, poszło. O, trochę się namachałem, no ale dało radę. Średnica ma około 15 cm. O, tyle gdzieś co rękojeść. Co prawda było to suche drewno, ale no, poszło. Przepraszam, moi drodzy, taki mały błąd w nagraniu mi się wdał. Musiałem cofnąć się do filmu Cieślaka na YouTubie, gdzie opowiada właśnie o tym imperatorze. No i nóż został wykonany z stali narzędziowej 80 CRV2 o grubości głowni 7 mm, może niecałe 6,6, no ale zaokrąglimy to do 7. No, i to by właśnie było na tyle i zabieram się do testów. Zapraszam do oglądania. Bałagan zrobi na pięku. Dobra, podprostujemy trochę gwoździa. Tak, tym nożem możemy również jako młotkiem robić. Głownia jest na tyle gruba, bez problemu. Można takiego gwoździa podprostować, ale no, zaragozy jeszcze będziemy wbijać. No dobra. Kładziemy. No, żeby nie wpinać, wiadomo, nie? I wbijamy. Patrzcie, samą głownią, grzbietem sam. Proszę. Dobra, moi drodzy, nazbieram trochę takich kontur.
cudek, od trzciny, łabutków, nie wiem jak to tam niektórzy mówią. I zobaczymy jak nóż będzie się zachował od krzesiwa. Dobra, trochę nazbieraliśmy, to idziemy do obozu i będziemy testować krzesiwo. Dobra, zanim przystąpimy do spalania, zobaczymy jak w ogóle krzesiwo pracuje. Spróbujemy najpierw grzbietem. No idzie, ale trochę się ślizga. No grzbietem nie idzie. Nie idzie to za wygodnie. Może z drugiej strony. No. To idzie. No ale jeśli byśmy chcieli nawet o. To jest ok. Zmieniłem stronę, zauważyłem, że ta strona jedna jest typowa właśnie chyba pod krzesiwo zrobiona. Bardziej taka zaostrzona. No i idzie ok, grzbieta. Zobaczcie. Moja wina, bo tu jest tak bardziej ławko, a tu jest akurat typowo, widzę, że szlak pod krzesiwo zrobił. Ostrzem, no wiadomo, pójdzie bez najmniejszego problemu. No ale tu w głowni mamy specjalnie już tak sfazowane. Idzie ok. Mamy tych łabątków od trzciny. Rozpalimy ogień naszym imperatorem. Patrzcie, za pierwszym strzałem i samą głownią. A tu się rozpaliła nasza właśnie kukiełka, co przed chwilą strugaliśmy. Jak się ładnie pali. No nie jestem profesjonalistą w struganiu tych kukiełek, ale tu chodzi o to, żeby zrobić takie wiórki, żeby właśnie nam się ognisko rozpaliło. Mamy trochę starych gwoździ, muszę je podprostować. A co będę zaraz robił, to zobaczycie sami, no bo moje testy polegają na tym, że nagrywam to, co mi przyjdzie do głowy. To, co można by przede wszystkim zrobić w jakichś warunkach survivalowych. No. Bo do tego ten nóż został stworzony, tak? Dobra. To idziemy. Spróbujemy zrobić taką improwizowaną drabinkę, takie szczebelki. Oczywiście są na prywatnym terenie i to drzewo akurat będzie do wycięcia, bo jest martwe. Znaczy na moim prywatnym terenie, bo to są moje lasy. Spróbujemy zrobić. Nieraz za dzieciaka chciało wchodzić na jakieś drzewa i wiadomo co się wbijało. Zrobiło się właśnie takie drabinki, szczebelki, żeby się gdzieś wpiąć. Tak wbija gwoździe. Tu akurat gwoździe mamy łapek tyłka, pewnie inny.
Dobra, jeden ostatni. Nie wyszło tam. No to co? Próbujemy wejść. No. Ja też mało nie ważę, no ale... No i widzicie? Tu by się zrobiło. Drugi szczebelek, trzeci możemy się wspinać na drzewa. No my tak za dzieciaka robiliśmy z chłopakami. Jeśli oglądacie, to pozdrawiam. Mam nadzieję, że wspomnienia zostały. I to już czasem będzie trzeba to drzewo i tak wypiąć. To już jest obumarłe. Ostatni test. Mamy pas transportowy. W sumie już co, test ten pas robię, no a się go pozbywam na bieżąco. Idź jak burza, pek. No dobra, będziemy przechodzić powoli do podsumowania. Trochę już się nim pobawiłem. Coś mogę o nim powiedzieć. Doszliśmy do podsumowania. Dzisiaj miałem okazję trochę się nim pobawić, w sumie jak dziecko z zabawkami. Ale jest czym, jest naprawdę. Widać, że cieślak włożył ten nóż w serce, no bo jest bardzo ładnie wykonany i dopracowany. Są dopracowane takie najmniejsze szczegóły. Jedyne czego mi brakuje, ale to jest oczywiście moje zdanie, tego wycięcia na palec wskazujący. No ja lubię to, lubię naprawdę, bo przy precyzyjniejszych tracach daje mi to komfort. 650 gram kawałka stali narzędziowej robi roboty. Naprawdę robi. Można powiedzieć, że to jest mały toporek. Sami widzieliście, nawet grzbietem wbijałem gwoździe. No to jest uniwersalne narzędzie survivalowe. No co prawda takie noże i pewnie wielu z was mi przyzna rację, że do takich precyzyjnych prac nie są wygodne. Nie są wygodne, bo to są typowo rąbaki. Tak? One mają nam pomóc zbudować szybko schronienie, obronić się, wykopać. Nawet no tym wykopiemy nawet dziurę Dakota. Sami widzieliście, może na wcześniejszym moim filmie, co testowałem nóż od Grzesia, no że idzie zrobić to. No są przeciwnicy, że sądzą, że nożami się nie powinno robić, ale ja pokazuję noże survivalowe, które mają przeznaczenie do działań survivalowych i tylko i wyłącznie będziemy musieli bazować na takich nożach. No to jest już uniwersalne narzędzie. Jest bardzo szeroki przede wszystkim. Gruby, masywny i co do rękojeści wygodnie leży w ręce, chociaż małe zastrzeżenie, bardzo się ślizga. Ślizga się strasznie w ręku, ale no jak ktoś ma na przykład jakieś rękawiczki czy coś, no to tego nie odczuję. No ja akurat lubię bez rękawiczek robić, to ich nie noszę. Ale poza tym kawał noża survivalowego. Ładnie wyprofilowana rękojeść i wykonany w stylu takim rzymskim z czasów Spartakusa. Jeśli ktoś oglądał, to wie, o co mi chodzi. Piękny, piękny. Darek też zrobił kawał dobrej roboty przy pochewce z tym pasem udowym. Świetnie leży przy nodze. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Zapraszam was do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, ale jeszcze to nie wszystko. Niedawno powstała moja grupa na Facebooku. Link do grupy dodam pod filmem. I jednocześnie jeszcze dorzucę link do Darka, żeby taką pochewkę można było sobie u niego zamówić. No niekoniecznie do tego noża, on robi najróżniejsze wyroby ze skóry. Ma mega talent i myślę, że jeśli by ktoś szukał właśnie kogoś, kto wykona jakąś pochewkę czy cokolwiek ze skóry, to napiszcie do Darka i na pewno się tam z nim dogadacie. Do Piotrka Cieślaka
Też dorzucę link, jeśli ktoś by się zdecydował na Imperatora, to na pewno z chęcią Wam pomoże. Dziękuję za uwagę i że obejrzeliście mój film do końca. Trzymajcie się, cześć!